Ten dzisiejszy wynik to utrzymanie w Ekstraklasie Stali Mielec, która psuła krew wielu ekipom naszej ligi, jeśli chodzi o jesień. Ale to również degradacja do pierwszej ligi zespołów Górnika Łęczna oraz Brugbetu Termaliki Nieciecza. No cóż, nie będę ukrywał, że zawsze smuci mnie ten moment w sezonie, kiedy musimy pożegnać się z pewnymi klubami. Ale o utrzymanie gra się przecież przez cały sezon, a nie w ostatnich kolejkach. Chociaż FKS z Mielca zapewnił sobie byt w Ekstraklasie, remisując dzisiaj w przedostatniej kolejce ze Śląskiem Wrocław 1-1. Po golu w ostatniej akcji meczu Mateusza Matrasa z główki. Zgadza się. Natomiast golem dla Wrocławian popisał się Robert Pich. Wrocławian, którzy razem z Wisłą Kraków będą jako jedyni bili się jeszcze o to utrzymanie w lidze. Chociaż koniec końców, jeśli Radomiak dzisiaj zremisuje lub wygra, to zespół WKS-u tak czy siak pozostanie w Ekstraklasie. Ale dobra, wróćmy do dzisiejszego starcia i głównego utrzymanka. To nie był z pewnością najlepszy mecz Stali, jaki obejrzałem w tym sezonie, bo jednak sporo sytuacji Mielec marnował, naprawdę sporo. A głównie to chyba Oskar Zawada, który miał w ogóle dzisiaj problemy z przyjęciem piłki. Dobra zawody Mrozka w bramce, który był chyba dzisiaj trzecim ogólnie bramkarzem Stali w tym sezonie, zaraz po Strączku i Primelu. No może mógł się lepiej zachować oczywiście przy tym golu na 1-0, natomiast remis zwycięski jest remisem zwycięskim, który koniec końców tak czy siak cieszy. I w sumie dobry Piasecki. A nie, sorry, to nie ten zespół. No i Mielczanie koniec końców pokazali charakter, tak? Myślę, że ta wiosna powinna być całościowo lekcją dla włodarzy zespołu z Podkarpacia, by nie budować swojego zespołu głównie na zawodnikach wypożyczonych. Bo Mielczanie po jesieni mogli spokojnie tą wiosną walczyć o czołówkę naszej ekstraklasy, a z racji kontuzji oraz no, skróconych wypożyczeń dzisiaj dopiero zapewnili sobie byt w lidze. Tym razem skończyło się happy endem, ale mogło być znacznie lepiej, także no. A Śląsk Wrocław, no to no. Oj WKS-ie, oj Wrocławiu. Takie miasto, tylu kibiców, a niepewny byt w Ekstraklasie jeszcze przed ostatnią kolejką ligi. Wiadomo, że zespół Śląska Wrocław nadal jest głównym faworytem do utrzymania w lidze, bo jednak mają pewną przewagę nad zespołem Wisły Kraków. Ale dzisiaj byli o krok od świętowania, no nie nazwałbym tego świętowaniem, a raczej odetchnięciem, no bo gdyby Śląsk Wrocław świętował dzisiaj utrzymanie, to tak jakby, nie wiem, tak jakby uczeń, który miał czerwony pasek na świadectwie w pierwszej klasie, cieszył się z przejścia do trzeciej klasy w drugiej klasie. Myślę, że WKS może zawdzięczać sobie ten remis głównie no, potężną nieskutecznością, zarówno w pierwszej połowie, jak i w drugiej, bo mogli już spokojnie prowadzić dzisiaj po pierwszej połowie ze 2-0, a w tej drugiej połowie, nawet w końcówce, mieli tyle set, no, że mogło być dzisiaj zupełnie inaczej. A tak to po tym spotkaniu Stal Mielec utrzymuje się w Ekstraklasie, a Śląsk Wrocław będzie dzisiaj oglądał mecz w Radomiu między Radomiakiem a Wisłą Kraków. Jeśli tam Wisła Kraków wygra, no to Wrocławianie nadal będą musieli drżeć. Natomiast jeśli przegra lub zremisuje, to będzie plaża. Dzięki za uwagę, zapraszam do subskrybowania kanału Trada, jeśli chcecie, nie zmuszam. Zapraszam na Facebooka, zapraszam na Facebooka, zapraszam do posiadania dobrego humoru i widzimy się po dzisiejszym meczu w Radomiu. I nadal przepraszam za mój dość stłumiony głos i mniejszą ekspresję, natomiast nadal jestem chory. Niestety.